Cześć, dzisiaj test od środka, czyli takie pokazanie auta, ale raczej omówienie tego auta, ponieważ ten samochód jest już na rynku bardzo długo. Jest to Mitsubishi ASX, jeżeli ktoś jeszcze nie rozpoznał. ASX po ostatnim liftingu, właściwie jest to model 2017, bo lifting, chociaż miał miejsce dużo wcześniej, to w Polsce ten samochód zadebiutował właściwie w grudniu 2016 roku i można tu mówić o modelach 2017. Najnowsze wcielenie Outlandera to już właściwie kolejne, jeżeli można tu mówić o wcieleniu, bo tych liftingów było bardzo dużo w historii modelu. Od 2010 roku to auto jest sprzedawane. Ja mam wrażenie, że Mitsubishi robi lifting raz w roku. No było tego trochę. Ja miałem do czynienia z tym autem już dwukrotnie wcześniej, teraz trzeci raz. Natomiast na Autokult ten samochód jakoś się nie pojawiał. Kiedyś Paweł Kaczor bodajże testował to auto, niedługo pewnie po premierze to było. Ja testowałem to auto dla jakby innej redakcji już dwukrotnie. Zawsze miałem do czynienia z silnikami diesla, najpierw z silnikiem 1.8, później chyba 1.6, chociaż nie, to też był pewnie 1.8. Teraz w gamie są dwa silniki takie zwykłe, czyli benzynowy 1.6 i diesel 1.6, niezbyt dużej mocy, 100 kilkanaście koni, 116 koni ma ten benzyniak, chyba 114 ma diesel, no i jest jeszcze diesel 2.2, ale on jest jakby dla wersji tej Rayard, czyli takiej topowej. Jest to diesel o mocy 150 koni mechanicznych, czyli taki jak w Outlanderze. No ale jest to już zdecydowanie drogi samochód, praktycznie dwukrotnie droższy niż bazowa wersja Mitsubishi ASX. Nie pokazuję tego samochodu w jakichś takich wielkich szczegółach, ponieważ jest to model już, może nie jest to najładniejsze określenie, ale no, bądźmy szczerzy, jest to model dosyć stary. Zmieniło się niewiele, wizualnie ten samochód zmienił się teraz dopiero, tak bardziej jakby znacząco z przodu, bo reszta pozostała taka sama. Kokpit też jest taki sam. Czekajcie, ja sobie schowam tą fajną skrobaczkę, bo ona mi tu będzie hałasowała. Kokpit też jest taki sam, natomiast pojawiło się tu kilka nowości. No oczywiście nowością jest przedni pas. Zmiany są wizualnie duże, natomiast technicznie niewielkie, aczkolwiek są. Może jednak zacznę od tego, że Mitsubishi jest taką marką, pewnie już o tym mówiłem wielokrotnie, marką, która wprowadza drobne korekty w swoich samochodach, nazywa to liftingiem i później okazuje się, że ktoś powie, o kurczę, nic się nie zmieniło. W rzeczywistości zmieniają się detale. W Mitsubishi jest to po prostu taka praktyka, taka norma. Ja się o tym też dowiedziałem od osoby odpowiedzialnej za jakby kwestie techniczne z działu PR Mitsubishi. Pozdrawiam Marcina i moim zdaniem jedna z najlepiej poinformowanych i jednocześnie przede wszystkim potrafiących coś powiedzieć konkretnego w sprawach technicznych osób, jaką znam z różnych PR-ów. Dowiedziałem się, że Mitsubishi właśnie działa w ten sposób, że wprowadza drobne korekty. Poza tym, jak się z tym samochodem spotykam co kilka lat, to też widzę, że te zmiany są rzeczywiście, ale są drobne, tak? Są naprawdę niewielkie. Myślę, że dostrzegą je klienci, którzy używają i powiedzmy zmieniają co 3 lata ASX-a na nowego, natomiast raczej nie dostrzegą ich osoby, które na przykład nie lubią jakoś specjalnie motoryzacji, nie skupiają się na detalach, tak? Mitsubishi to taka właśnie marka i oni nie wprowadzają też rozwiązań, które nie są im potrzebne, nie są jakby konieczne czy niezbędne. Na przykład w Mitsubishi do tej pory nie ma asystentów jazdy typu aktywny tempomat, nie ma asystenta pasa ruchu, znaczy asystenta martwego pola lusterek, nie ma asystenta pasa ruchu. Takich rzeczy po prostu nie ma w tym samochodzie, bo nie są one niezbędne, tak? Ale na przykład przód zmienił się nie tylko wizualnie, ale również technicznie, bo tak, zmieniono przedni zderzak, zmieniono błotniki na plastikowe i zmieniono kształt maski, również wspornik przedniej szyby, wszystko po to, żeby uzyskać lepsze bezpieczeństwo dla pieszych w przypadku uderzenia w pieszego. Wizualnie również antena, już nie jest taka ta wkręcana antenka, tylko jest to tak zwana płetwa rekina. W płetwie rekina
Płetwa rakina, oczywiście ktoś mógł powiedzieć, że to tylko kwestia wizualna, ale na przykład jest to wygodne, jeżeli ktoś myje samochód na myjni automatycznej, no to nie musi sobie wykręcać i wkręcać za każdym razem tej anteny, tylko sobie ją zostawia, tak? Ogólnie auto jest technicznie nadal samochodem lepiej niż dobrym, ale nie jakimś rewelacyjnym. Jest samochodem na płycie podłogowej Outlandera, który oferuje odpowiednią ilość miejsca w tym segmencie, ale są oczywiście samochody, które oferują więcej przestrzeni. Są auta z większym bagażnikiem. Mitsubishi jest takim, powiedzmy, średniakiem, ale takim dobrym średniakiem. Natomiast to, co w Mitsubishi zasługuje na pochwałę i uwagę, na pochwałę przede wszystkim pole widzenia, duże, naprawdę duże lusterka, które mogłyby równie dobrze być w jeszcze większym modelu, dobra widoczność do przodu. Natomiast to, co zasługuje na lekką taką naganę, to jest wciąż pozycja za kierownicą, którą nadal uważam za taką sobie. Nie czuję się w tym samochodzie po prostu idealnie, dlatego że fotel chciałbym troszeczkę jeszcze opuścić, aczkolwiek nie jestem jakimś fanem jazdy na podłodze, ale mimo wszystko chciałbym go troszkę opuścić i chciałbym też wysunąć troszkę kierownicę. Niestety tego zrobić nie mogę. Natomiast to, co w najnowszym wcieleniu ASX-a zasługuje też na pochwałę, to kokpit, który nie zmienił się wizualnie, ale materiały wydają się takie same, ale jest dużo lepiej spasowany. Ja do tej pory nie znalazłem jakichś większych uchybień i to jest właśnie fajne, aczkolwiek niektóre przyciski, czy choćby te pokrętła od klimatyzacji, no są takie troszeczkę przestarzałe, powiedzmy. No, na przykład te pokrętła od klimatyzacji to przypominają prawie, że te z Fiata Tipo. Natomiast przyciski takie troszkę, jak ja to tak nazywam z traktora, tak? Ale nie jest źle, tak? Jakość materiałów, materiałów to może nie, bo nie wiem, ale spasowanie jest naprawdę dobre i zasługuje na pochwałę w nowym ASX-ie. Nowa jest tapicerka foteli, nowy jest tutaj jakiś wskaźnik temperatury, bodajże już teraz nie pamiętam. Nowe jest ukształtowanie tylnej kanapy, ale tak naprawdę, żeby to poczuć, to trzeba po prostu podróżować na tej kanapie, żeby się dowiedzieć. Ogólnie o samochodzie, bo u nas tego samochodu bardzo, bardzo dawno nie było i właściwie wielu, pewnie z 80% naszych czytelników mogłyby powiedzieć, że u nas to po prostu w ogóle nie było testu i niewiele się mówi o Mitsubishi ASX. ASX to taki samochód, który ja uważam za... Ja go klasyfikuję jako auto, które nie, niczym pozytywnym Cię nie zaskoczy, jakby nie ma takiego wow, bo nie ma tutaj żadnego wow, ale jest to jednocześnie auto, w którym trudno znaleźć jakieś rażące wady, ale mówię tutaj tylko i wyłącznie o tym nowym, odświeżonym ASX-ie, bo w poprzednim ta jakość materiałów taka była, powiedzmy, przeciętna. Jeśli nie nawet poniżej przeciętny, troszkę to spasowanie takie było byle jakie. Nowy ASX jest samochodem, który naprawdę fajny, którym trudno znaleźć jakieś większe wady. To jest taki samochód, który nie ma robić wielkiego wrażenia, a później ktoś powie, o to już mi się znudził, tylko on ma być od początku takim samochodem, takim zwykłym, takim, że nie wiem, jak to wytłumaczyć, po prostu kupujesz, wsiadasz, jeździsz, eksploatujesz go przez kilka lat i jesteś zadowolony. To jest coś w tym stylu. To jest auto, które nie dajcie jakiejś techniki, technologii, czy jak to woli, którego pojęcia woli używać, nie robi takiego wielkiego wrażenia, tak? Jest po prostu samochodem poprawnym. To, co było największą wadą Mitsubishi, w ogóle nie tylko ASX, ale chyba każdego Mitsubishi, to był panel multimedialny z interfejsem sprzed 15 lat, którego trudno było zrozumieć, który właściwie nie wiadomo było, jak obsługiwać, brzydki, gdzieś niebieskie podświetlenia i to było po prostu okropne. Teraz stacja multimedialna podpisana Mitsubishi Motors jest naprawdę bardzo fajna i jeżeli nie jedna z najlepszych, bardzo prosty ten interfejs, taki typowo smartfonowy. Tutaj się oczywiście nic nie przesuwa, ale to klikanie w ten dotykowy ekran, bardzo fajne, te ikonki, od razu wiadomo po prostu o co chodzi, tak? Tutaj nie ma w ogóle myślenia, jak ja mam coś tam zrobić albo do czego tu służy. Nie, tutaj po prostu klikasz i już masz to, czego oczekujesz od napisu, który jest tutaj pod ikoną, tak? Więc to jest fajne, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz fajna to jest nowa nawigacja, która też jest po prostu o dwie klasy lepsza, jeżeli nie o trzy od poprzedniej nawigacji. Bardzo fajna, prosta w obsłudze, intuicyjna, ładna mapa, która przypomina mapę Google, tą taką typowo
taką geograficzna jest taka bardzo, nie? Tutaj nie ma takich jakby tych map takich narysowanych, tylko taka jest bardzo geograficzna. Gdzieś tu zielone laski, drogi w odpowiednich kolorach, jak jest autostrada, to jest zaznaczone wyraźnie, tak? Tą mapę bardzo fajnie się przesuwa, nie tak jak na przykład w niektórych innych markach, że zmniejszacie, tak, później powiększacie, już w ogóle pogubiliście się, nie? Tutaj mamy plus, minus do zwiększania, zmniejszania, natomiast przesuwanie po prostu bajeczka. To jest naprawdę super. Tą nawigację opracowała firma TomTom i to jest naprawdę genialna sprawa. W nowym ASX-ie plus jeden punkt ogólnie w ocenie całego samochodu dla tej nawigacji, bo zawsze ten panel multimedialny to był minus jeden punkt, teraz jest plus jeden, więc ASX wychodzi ogólnie z tego liftingu naprawdę obronną ręką. Jest to auto fajne. Sama nawigacja oczywiście zasługuje na pochwały, ale jest jeszcze jedna fajna rzecz w Mitsubishi ASX i właściwie w tej nawigacji, tak, bo to nie chodzi tylko o model, jest jeszcze naprawdę jedna bardzo fajna rzecz. Jak wiecie, pewnie od 20 grudnia 2016 roku działają w Polsce wszystkie odcinkowe pomiary prędkości. No i wiadomo, że te odcinkowe pomiary prędkości moim zdaniem są tak przygotowane, żeby jednak łapać się na nie, bo fotoradary widać z daleka, są żółte, mamy odpowiednie oznaczenia, mamy odpowiednie ograniczenia prędkości w odpowiednich miejscach, natomiast system, znaczy ten cały system odcinkowego pomiaru prędkości jest moim zdaniem tak skonstruowany, żeby kierowcy nie zauważali, kiedy, jakie ograniczenie, bo znaki są poprzestawiane. Najpierw mamy ograniczenie prędkości, później mamy dopiero znak informujący nas o systemie odcinkowego pomiaru prędkości, co oznacza, że kierowca mógł po prostu zapomnieć już, jaka prędkość była, albo może się zdziwić, bo miał powiedzmy 70 i za kilkaset metrów mamy odcinkowy pomiar prędkości, ale zaraz, tam było 70, ale czy on jest nadal 70, czy już jest inna prędkość? Nie wiadomo, tak? Więc urządzenia pokazujące, informujące nas o tym są bardzo fajne, ale w Mitsubishi jest jeszcze jedna fajna rzecz. Tutaj jest system odcinkowego pomiaru prędkości, tutaj gdzie jadę i zobaczcie. Mamy 70 km na godzinę i znak kontrola prędkości fotoradar. Ten fotoradar, nie wiem, nie wiedziałem, że tu jest fotoradar, ale okej, zwalniam tutaj sobie do 50, bo tu mamy 50 km na godzinę i jedziemy 50, tak? Fotoradaru, z tego co pamiętam, to tutaj raczej nie ma, więc jakaś informacja o fotoradarze, być może jest to informacja o odcinkowym pomiaru prędkości, bo tu fotoradaru naprawdę nie ma, no nie, nie ma. I teraz tak, kończy się teren zabudowany, więc teoretycznie w tym miejscu, znaczy teoretycznie, w praktyce też, w tym miejscu mamy już 90 km na godzinę, tym bardziej, że zaraz za znakiem kończącym obszar zabudowany było też skrzyżowanie, więc już na pewno mamy tutaj 90 km na godzinę. I znów mamy znak informujący nas tym razem o odcinkowym pomiarze prędkości. I teraz kierowca się może zastanawiać, 90? To po jaką cholerę zrobili odcinkowy pomiar prędkości, jeżeli tu jest 90? No ale okej. Zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości i w Mitsubishi, uwaga, już jesteśmy o tym informowani, proszę bardzo, 90 km na godzinę ograniczenie prędkości i tu mamy pokazany taki dystans, ile nam jeszcze brakuje do samego końca. I teraz zobaczcie, tu mamy wyliczoną średnią prędkość, przyspieszamy sobie spokojnie, nie musimy się zastanawiać, czy pokazuje mi 100 na godzinę, a ile ja jadę, no tutaj mamy napisane, ile jadę, 94, 95. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Poza tym, do 5 na godzinę jak przekraczamy, to mamy na pomarańczowo takie ostrzeżenie, uwaga, jedziesz za szybko. Ale jeżeli od 5, to już mamy na czerwono. I teraz tak, ja mam średnią 91 i zobaczcie, tu już mam na pomarańczowo. Tu już mam na pomarańczowo, a to znaczy, że delikatnie przekraczam prędkość, tak? I tą średnią prędkość, nie prędkość chwilową, która tak naprawdę na odcinkowym pomiarze nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Przekraczam średnią prędkość, a nie chwilową. I teraz uwaga, zwalniam sobie i już mam 90. I teraz jako kierowca Mitsubishi widzę sobie, czy na przykład jeżeli
teraz będę chciał wyprzedzić samochód, który jedzie 85 albo na przykład 80, bo on już zgłupiał i nie wie, kurczę, tam jechałem trochę za szybko, muszę tutaj zwolnić, tak? Więc ja go wyprzedzam spokojnie, nawet jeżeli troszkę przekroczę tą prędkość, jakby ze zrozumiałych powodów, no nie ma sensu wyprzedzać 10 minut, tylko trzeba to zrobić w miarę szybko, to później mogę sobie delikatnie zwolnić i cały czas kontroluję tą średnią prędkość. I proszę bardzo, zbliżamy się do bramki wyjazdowej i tutaj, nie wiem czy to widzicie, ale mam nadzieję, że tak, i tu już nam się zmniejsza i zaraz będzie już 250 metrów, 230 i odcinkowy pomiar prędkości nam się kończy. Ja jeszcze sobie na koniec przyspieszę, żeby się ucieszyć tą prędkością, bo i tak średniej nie przekroczę, tak? I średnia prędkość moja to była 87 km na godzinę. To jest naprawdę genialne rozwiązanie. Mam nadzieję, że to będzie również u innych producentów. Mitsubishi ASX również podczas jazdy jest takim, zwłaszcza ten model benzynowy, jest takim zwykłym samochodem, który jakiś nie jest jakiś, powiedzmy, zaskakujący. Jest to, mamy tutaj zwykły benzynowy silnik z wielopunktowym wtryskiem, bez jakichś fajerwerków typu turbosprężarka czy bezpośredni wtrysk paliwa. Prosta, można powiedzieć, również tutaj użyć złego słowa, ale jest to wydźwięk jakby pozytywny, toporna, prymitywna jednostka napędowa. Wciąż nowoczesna, skoro Mitsubishi taką daje i spełnia wszystkie te normy emisji spalin czy też zużycie paliwa. Więc to nie znaczy, że ona jest zła, tak? Tylko po prostu chodzi o to, że to jest jednostka napędowa, której nie trzeba się bać. Kupujesz to auto na 10 lat i wiesz, że ostatnia rzecz, jaka ci się w nim popsuje, to silnik. No, tak jest moje zdanie. Mitsubishi skończyło już eksperymenty z instalacjami gazowymi, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli byście założyli naprawdę dobrej jakości wtrysk gazu, to sobie spokojnie z tym poradzi. Silnik jest niemocny, ma tylko 1,6 pojemności i tutaj nie ma jakichś 140 czy 150 koni mechanicznych, tylko 116, ale powiem Wam tak, dzięki krótkim przełożeniom w skrzyni manualnej mamy naprawdę dobre osiągi. To są właściwie osiągi tak na poziomie, jakbym miał strzelać, nie znając w ogóle tego samochodu, to bym powiedział, że to jest około 120, nawet może 130 koni mechanicznych. Naprawdę osiągi są tutaj fajne. Pomimo tego właśnie, że moc jest niezbyt duża, również moment obrotowy jest wysoko, bo dopiero od 4000 obrotów na minutę, a silniczek jest fajny, elastyczny, od 1500-1600 obrotów na minutę już można wyczuć przyspieszenie i on w ogóle nie protestuje na jakichś takich nawet skrajnie niskich obrotach, aczkolwiek przy 1200 już zaczyna sobie tam leciutko poszarpywać, ale to oczywiście nic nienormalnego, tak? Silnik fajnie wkręca się na pełny zakres obrotów. Właściwie powiem Wam tak, ja do tej pory nie miałem do czynienia z tą wersją benzynową. Jeżeli kiedykolwiek komuś powiedziałem, że ten silnik jest za słaby, to przepraszam, zmieniam zdanie, nie jest za słaby. On na papierze wygląda słabo, jest na papierze za słaby, ale w praktyce absolutnie nie. I powiem Wam szczerze jeszcze, że nigdy w życiu nie kupiłbym tego auta z silnikiem diesla, chyba że potrzebowałbym napędu na 4 koła, bo tylko z silnikiem diesla, już w tym 1.6, mamy możliwość zamówienia napędu na 4 koła. Normalnie, gdybym chciał to auto z napędem na przód, tylko i wyłącznie silnik benzynowy. Naprawdę tylko i wyłącznie silniczek benzynowy. Jest naprawdę przyjemny. Ma tylko jedną wadę. To znaczy, właściwie to nie jest wada silnika, tylko to jest wada całego układu napędowego. No, żeby wydobyć z niego te osiągi, żeby wydobyć z niego dobre przyspieszenie, trzeba było skrócić przełożenia, prawda, w skrzyni biegów. Znaczy skrócić. No, nie są skrócone, tylko są po prostu krótkie, bo tutaj nie doszło do żadnej zmiany. No i problem w tym, że Mitsubishi łączy go tylko i wyłącznie z pięciobiegową skrzynią manualną i to jest troszeczkę za mało. Ja bym tutaj sobie życzył, naprawdę życzyłbym sobie tutaj szóstego biegu, bo na piątce już przy 90 km na godzinę jest troszeczkę głośno, a powiem Wam, że tak jeżdżąc jakby zupełnie naturalnie, tak w sposób taki intuicyjny, no już przy 80 zaczynamy szukać szóstego biegu, co pewnie nie jeden z Was już zauważył, jak tam wcześniej jechałem, że chciałem zmienić, włączyłem sprzęgło, ale przypomniałem sobie, że tutaj jest tylko 5 przełożeń. No przyzwyczajeni już jesteśmy w testach, że zazwyczaj mamy 6 biegów, tu jest tylko 5. Gdyby to była szóstka, perfekcja. Naprawdę fajny silniczek. Zużycie paliwa
nie jest wysokie, aczkolwiek jeszcze jakby nie prowadziłem pomiarów, ale jako, że to wideo było nagrane przed pomiarami, ale publikacja nastąpiła po pomiarach, no to oczywiście na ekranie właśnie Wam się wyświetlają wartości zużycia paliwa. Jeszcze ich nie znam, ale jestem przekonany, że to są naprawdę dobre wyniki, więc silniczek naprawdę fajny. Do tego mamy bardzo duży zbiornik paliwa o pojemności ponad 60 litrów, co daje nam naprawdę ogromny zasięg i nawet jeżeli będziemy jeździć nim, czy to tylko w mieście, czy średnio, czy w trasie, to będziemy tankowali bardzo rzadko, więc to jest atut tego samochodu. Silniczek naprawdę fajny. No szkoda, że nie ma tego szóstego biegu. I na koniec o zawieszeniu. Ja mam pierwszy raz do czynienia z taką specyfikacją, która ma 18-calowe obręcze kół. Wcześniej jeździłem na 16-kach. Uważałem, że auto nie wygląda zbyt dobrze na tych 16-kach. No wiadomo, że konkurencja to już daje 18-ki, to normalne 17-ki, to jest takie minimum. 16-ki w Mitsubishi to były felgi takie standardowe, a jednocześnie topowe. Autko wyglądało troszeczkę tak topornie na nim, bo miał gruby balon opony, ale to była duża zaleta, ponieważ samochód dawał naprawdę fajny komfort jazdy. A co do prowadzenia, jakości prowadzenia wcale nie można było narzekać. W tym egzemplarzu mamy 18-calowe obręcze kół i jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o jakość prowadzenia. Naprawdę ten samochód jest tak fajnie zwarty, jest tak przyczepny. Pomimo napędu na 4 koła, wchodząc w zakręt z taką większą prędkością, ESP działa w taki sposób, że nie zatrzymuje nam samochodu w środku zakrętu, tylko wspomaga go. Tutaj nie ma jakiegoś torque vectoringu, ale myślę, że to mniej więcej tak działa. Subtelne reakcje i autko naprawdę tej podsterowności za wiele nie ma. Układ kierowniczy pracuje dosyć ciężko, jak na powiedzmy współczesne auto, tak? Ale jednocześnie daje naprawdę fajne wyczucie. Przyczepność, stabilność podczas zmian kierunku jazdy, zachowanie w zakręcie, wszystko to zasługuje naprawdę na najwyższą ocenę. I do tego jeszcze mamy naprawdę fajny komfort jazdy. Oczywiście samochód jest sztywniejszy niż na 16-calowych obręczach kół, ale z drugiej strony dzięki temu prowadzi się jeszcze lepiej, a mimo wszystko to zawieszenie jest na tyle komfortowe, że bardzo przyjemnie się tym samochodem jeździ. Tutaj naprawdę nie można narzekać na resorowanie, na tłumienie nierówności, więc jakby to wszystko działa na plus, ale jest też mały minus, którego Mitsubishi do tej pory jeszcze nie zmienił i bardzo szkoda, bo to jest naprawdę rzecz, która mi się chyba najbardziej w sumie technicznie nie podoba w Mitsubishi, nie tylko ASX, ale również w Outlanderze. Jest to układ wspomagania kierownicy, który ma taką wadę. Moim zdaniem to jest wada. Jeżeli zmieniamy kierunki jazdy dosyć szybko, czyli na przykład jedziemy w slalomie, tak? No wiadomo, że na co dzień nie jeździmy w slalomie, ale powiedzmy, że omijamy jakąś przeszkodę szybko, to w pewnym momencie czuć taki brak wspomagania, taki tak jakby skręcamy w jedną stronę i w momencie, gdy zaczynamy odbijać w drugą, to w tym momencie tak jakby ta kierownica chwilowo traciła wspomaganie. Akurat w momencie, gdy zaczynamy odbijać, później już to wspomaganie wraca, tak? I to za każdym razem jak tak sobie kręcimy, to za każdym razem, gdy zaczynamy w drugą stronę obracać kierownicę, za każdym razem czujemy ten brak wspomagania. Ciekaw jestem, czy Mitsubishi coś z tym w końcu zrobi. Być może to zmienią, być może dostawca wspomagania popracuje nad tym, bo jest to jedyna marka i Outlander i ASX to są jedyne samochody, w których ja to wyczułem i mi się to nigdy w żadnym innym aucie nie zdarzyło, więc to jest jakaś taka typowa wada. No po prostu Mitsubishi, tak? Ale to jest jedyna wada, bo naprawdę układ jazdy tutaj zasługuje na tylko i wyłącznie na pochwały, poza tym jednym mankamentem. Podsumowując, Mitsubishi ASX pomimo upływu już właściwie 6-7 lat od debiutu wciąż jest samochodem dobrym, naprawdę dobrym. Jeżeli miałbym kupować auto tej klasy, to myślę, że jest to jedna z najlepszych ofert, ponieważ ceny nie są wygórowane. Autko jest takie proste, takie normalne, takie naprawdę, które się szybko nie znudzi, bo ono nie robi jakiegoś, nie oczaruje Cię na samym początku, żeby za rok Cię znudzić. Ten samochód jest taki, naprawdę to jest takie auto na lata. Poza tym wierzę, że jest to samochód raczej niezawodny. Jest to silnik, który właściwie nie ma prawa odmówić posłuszeństwa. Silnik, który naprawdę pomimo niewielkiej mocy i niewielkiej pojemności w tym samochodzie daje radę i to daje radę bardzo dobrze. Mitsubishi ASX jest trochę takim
autkiem też dla mnie, bo ja raz mam zarost, raz nie mam. Raz wyglądam stara, raz młoda, ale moi znajomi są do tego przyzwyczajeni. Oni wiedzą, że raz jestem ogolony, raz nie. A i nikt nie mówi mi, że o Marcin, ogoliłeś się. Albo o Marcin, zapuściłeś brodę. Nikt tego nie mówi, bo każdy wie, że ja mam mniejszy lub większy zarost, albo nie mam go wcale co jakiś czas i tego jest każdy przyzwyczajony. I tak jest też Mitsubishi ASX. Ten samochód za każdym razem, jak jest lifting, to nikt nie mówi, o nowy ASX, zobacz, o nowy Mitsubishi ASX, ale ładnie wygląda, albo coś w tym stylu. Nie, bo po prostu jest taki zwykły. Tutaj każda zmiana nie robi żadnego wrażenia. Nie, to nie jest coś, o czym nawet warto pisać, o czym warto mówić, tak? Ten samochód jest od początku dobry. Ten samochód po prostu teraz, po tych wszystkich liftingach, a zwłaszcza po tym ostatnim 2017, jest samochodem już praktycznie prawie bez wad. Ma kilka drobnych niedociągnięć. Brakuje szóstego biegu, trzeba by naprawić układ wspomagania, ale tak naprawdę ja wiem o tym, że jest coś takiego, natomiast nawet ludzie z Mitsubishi o tym nie wiedzą. Ja wiem, bo jeździłem tym samochodem w slalomie, bo jeździłem tym samochodem po prostu go testując, ale użytkownik, który jeździ nim 6 lat, jeżeli masz taki Mitsubishi ASX, zobacz sobie, że to takie coś jest. To jest od samego początku, więc prawdopodobnie w Twoim egzemplarzu też to jest. Ale jestem niemalże pewien, że nigdy w życiu nie miałeś okazji, żeby to sprawdzić. Więc to jest taka drobna wada. Są oczywiście takie rzeczy jak na przykład nisko podnosząca się półka bagażnika. Ja bym to chciał, żeby to było naprawione, ale to jest drobiazg. Natomiast fajnie składają się siedzenia i to od samego początku. Na płasko, bardzo łatwo, nie trzeba nic podnosić siedziska, tylko po prostu kładziecie oparcie tylnej kanapy i macie prawie że płaską podłogę. Więc autko jest po prostu dobre i moim zdaniem jest to, pomimo wieku tego samochodu, jest to wciąż jedna z najlepszych propozycji na rynku. Dlatego uważam, że Mitsubishi ASX to jest naprawdę fajny samochód, a po ostatnim liftingu jest to bardzo fajny samochód, pomimo tego wieku. No, nie jest to szał, nie jest to nowość, nie jest to jakieś wielkie wow, ale jest to po prostu porządny, solidny wóz, który szczerze nawet bym kupił.